Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <laughs> papam Jezus Chrystus ma moc odpuszczania grzechów. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 7 października 1987 roku. Z boską władzą sądzenia, którą, jak powiedzieliśmy w poprzedniej katechezie, Jezus Chrystus przypisuje sobie i o której czytamy w Ewangeliach, zwłaszcza w Ewangelii Janowej, wiąże się władza odpuszczania grzechów. Równocześnie, Ukazaliśmy, jak ta boska władza sądzenia każdego i wszystkich, uwydatniona nade wszystko w apokaliptycznym opisie sądu ostatecznego, jest dogłębnie zespolona z boską wolą zbawienia człowieka w Chrystusie i przez Chrystusa. Owo zbawienie urzeczywistnia się już w akcie odpuszczenia grzechów. Niejako dalszym ciągiem tej objawionej prawdy o władzy sądzenia jest wszystko to, co Ewangelie mówią. O władzy odpuszczania grzechów. Władza ta należy do samego Boga. Jeśli Chrystus, Syn Człowieczy, posiada tę samą władzę, to znaczy, że jest Bogiem, zgodnie z tym, co Sam powiedział: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Chrystus nie tylko od początku swej mesjańskiej misji głosił konieczność nawrócenia. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, ucząc, że Ojciec gotów jest przebaczać nawróconym grzesznikom. Ale sam odpuszczał grzechy. Władza Jezusa staje się najbardziej wyraźna właśnie wtedy, gdy sam stwierdza, że ją posiada, i gdy bez wahania przepisuje ją sobie. Mówi na przykład, Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. Mówi to w Kafarnaum do uczonych w piśmie, gdy przyprowadzono doń paralityka, aby Go uzdrowił. Marek Ewangelista pisze, że Jezus, widząc wiary towarzyszy chorego, którzy przez otwór w dachu spuścili łoże biednego paralityka, powiedział: Synu, odpuszczają ci się Twoje grzechy. Wtedy uczeni w piśmie pomyśleli w duszy. Czemu on tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy prócz jednego Boga? Jezus, który czytał ich myśli, odparł im na to: Czemu nurtują te myśli w Waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje łoże i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu. Zdumieni tym cudem ludzie wielbili Boga, mówiąc: Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego. Zrozumiałe jest zdumienie w obliczu tego niezwykłego uzdrowienia. Zrozumiałe są także lęk i uwielbienie, które, jak mówi Mateusz, ogarnęły tłumy na widok takiej mocy udzielonej ludziom przez Boga, lub według Łukasza, w obliczu dziwnych rzeczy, które tego dnia ujrzeli. Ale dla tych, którzy zastanowili się nad tym wydarzeniem, stało się jasne, iż to cudowne uzdrowienie stanowiło potwierdzenie głoszonej przez Jezusa prawdy. Którą uczeni w piśmie przeczuwali i odrzucali, że syn człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. Zwróćmy uwagę, że Jezus mówi konkretnie, o władzy odpuszczania grzechów na ziemi, którą sprawuje już w swoim ziemskim życiu, wędrując jako syn człowieczy po miastach i drogach Palestyny, a nie tylko w godzinie eschatologicznego sądu, w swoim człowieczeństwie uwielbionym, już na ziemi Jezus jest Bogiem z nami. Jest Bogiem człowiekiem, który odpuszcza grzechy. Zwróćmy uwagę także na to, że we wszystkich przypadkach, kiedy Jezus mówi o odpuszczeniu grzechów, słuchacze wyrażają sprzeciw i oburzenie. Przykładem może być tekst mówiący o jawnogrzesznicy, która przychodzi do mistrza, gdy spożywa on obiad w domu faryzeusza. Jezus mówi do niej: Twoje grzechy są odpuszczone. Znamienna jest tutaj reakcja współbiesiadników, którzy zaczęli mówić sami do siebie. Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza? Bardzo znamienne elementy znajdujemy także w scenie z Ewangelii Janowej, kiedy uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzają do Jezusa kobietę pochwyconą na cudzołóstwie, by sprowokować Go do wydania sądu zgodnie z prawem mojżeszowym. Już z pierwszego zdania, w którym Jezus odpowiada na pytanie oskarżycieli – kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień – wynika – że w sposób realistyczny podchodzi on do kondycji człowieka, a więc także kondycji swoich rozmówców, którzy w istocie oddalają się jeden po drugim. Widzimy również, jak wiele ludzkiego zrozumienia okazuje nieszczęśliwej kobiecie, pomimo oczywistej dezaprobaty dla jej dawnego postępowania. Bo choć mówi Idź, a od tej chwili już nie grzesz, nie przytłacza jej ciężarem nieodwołalnej kary. W słowach Jezusa, który otrzymawszy na pytanie: Nikt cię nie potępił, odpowiedź: Nikt, panie, zapewnia: I ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Zawarte jest potwierdzenie władzy odpuszczania grzechów, a więc jego transcendentnego boskiego ja. W owym i ja daje o sobie znać władza sądzenia i przebaczania, którą posiada Słowo wraz z Ojcem. I w swoim ludzkim wcieleniu wypełnia dla zbawienia każdego z nas. Rzeczą najbardziej istotną w tej ekonomii zbawienia i odpuszczenia grzechów jest to, aby całą duszą miłować tego, który przychodzi do nas jako przedwieczna wola miłości i przebaczenia. Uczy nas tego sam Jezus, gdy spożywając posiłek razem z Faryzeuszami, przyjmuje od grzesznicy pobożne akty hołdu. A widząc zdumienie współbiesiadników, odpowiada im przypowieść o dwóch dłużnikach, z których jeden winien był wierzycielowi pięćset, drugi zaś pięćdziesiąt denarów. Wierzyciel darował dług obu dłużnikom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Pyta Jezus. A usłyszawszy odpowiedź Szymona, sądzę, że ten, któremu więcej darował, mówi Słusznie osądziłeś, widzisz tę kobietę? Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Złożona psychologia, którą odznacza się relacja pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem, pomiędzy miłością zjednującą przebaczenie i przebaczeniem rodzącym nową miłość, pomiędzy dawaniem zgodnie z rygorami dać i mieć, a wielkodusznością szczerego serca skłonnego do dawania bez miary, zawarta jest w tych słowach Jezusa, które stanowią dla nas zachętę. Do przyjęcia właściwej postawy wobec Boga człowieka, który sprawuje swą boską władzę, odpuszczania grzechów, ażeby nas zbawić. Wszyscy jesteśmy dłużnikami Boga, dlatego Jezus w modlitwie, której nauczył swoich uczniów i którą oni z kolei przekazali wszystkim wierzącym, zwraca się do Ojca z tą zasadniczą prośbą przebacz nam nasze winy. U Łukasza prośba ta brzmi następująco. Przebacz nam nasze grzechy. W ten sposób podkreśla on raz jeszcze prawdę, że tylko Bóg ma władzę odpuszczenia grzechów. Równocześnie jednak Chrystus sam sprawuje tę boską władzę na mocy innej, nauczanej przez siebie prawdy. Prawdy o tym, że Ojciec cały sąd przekazał Synowi, udzielając Mu także władzę odpuszczania grzechów. Nie chodzi oczywiście o normalny urząd powierzony jakiemukolwiek człowiekowi i sprawowany przezeń na mocy otrzymanego od Boga mandatu. Słowa, w których Jezus sobie przepisuje władzę odpuszczenia grzechów, które w wielu przypadkach opisanych przez ewangelistów rzeczywiście odpuszcza, mają dla jego słuchaczy głębsze i bardziej zobowiązujące znaczenie. W istocie, kontestują oni to, że czyni się Bogiem, i za wzięcie, wysuwając oskarżenie o bluźnierstwo, skazują go na śmierć krzyżową. Jezus powierzył urząd odpuszczania grzechów swoim apostołom i ich następcom. Gdy przyszedł do nich po swym zmartwychwstaniu, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są Ją odpuszczone. Będąc Synem Człowieczym, a zarazem Synem Bożym, Jezus posiada władzę odpuszczania grzechów, którą przekazał Mu Ojciec w tajemnicy trynitarnej Komunii i hipostatycznej jedności. Jako syn człowieczy, który w swej ludzkiej naturze cierpi i umiera dla naszego zbawienia, Jezus dokonuje ekspiacji za nasze grzechy i od jedynego Boga otrzymuje ich odpuszczenie jako Syn Człowieczy, który wypełniając mesjańskie posłannictwo, kontynuuje swoje zbawcze działanie aż do spełnienia czasów. Jezus udziela władzy odpuszczania grzechów apostołom, ażeby ludzie mogli żyć w wierze i postępować zgodnie z przedwieczną wolą Ojca, bogatego w miłosierdzie. Nieskończone miłosierdzie Ojca, ofiara Chrystusa Syna Boga i Syna Człowieczego, który za nas poniósł śmierć, dzieło Ducha Świętego, który poprzez posługę Kościoła stale realizuje w świecie odpuszczenie grzechów, to podstawy, na których opiera się nasza nadzieja zbawienia. Obecny cykl kateches dotyczy tajemnicy Boga człowieka, Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. I staramy się poprzez analizę głównego źródła, jakim jest pismo święte. Ujawnić to wszystko, w czym Chrystus objawił siebie jako prawdziwego Boga, będąc prawdziwym człowiekiem, synem człowieczym. Poprzednim razem zwróciliśmy uwagę na władzę ostatecznego sądu nad czynami i sumieniami. To szczególnie dochodzi do głosów przypowieści o sądzie ostatecznym. Dzisiaj idziemy o krok dalej, a równocześnie dotykamy sprawy jak gdyby o wiele bliższej: Mianowicie: Chrystus odpuszcza grzech. Tylko Bóg może odpuszczać grzech. I to jest przyczyną zdziwienia, a równocześnie sprzeciwu ze strony reprezentantów tradycji starotestamentowej. Kiedy wobec Chrystusa postawiono paralityka, spuszczając go przez otwór w dachu oczywiście w tym celu, ażeby Chrystus go uzdrowił, nauczyciel zaczyna od tego, że odpuszcza mu grzechy odpuszczają ci się grzechy twoje. Na to niektórzy z otoczenia myślą Jeśli nie mówią, to przynajmniej myślą przecież On bluźni. Tylko Bóg może odpuszczać grzechy. I wtedy Chrystus odpowiadając na ich myśli potwierdza ich obawy i ich domysły. A żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma władzę na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do paralityka: Wstań, weź łoże twoje, idź do domu Twego. Tych wydarzeń w Ewangelii głęboko przejmujących Kiedy Chrystus staje wobec ludzi, wobec grzeszników. Wobec grzesznic, jako mający władzę odpuszczania grzechów, jest cały szereg. Dzisiaj przeczytany był na początku ten fragment z Ewangelii św. Jana, dobrze znany nam wszystkim o cudzołożnej kobiecie, którą Jezus obronił przed kamienowaniem, a na końcu powiedział jej – nie grzesz więcej. Objawił również i tutaj tę moc odpuszczania grzechów, która przy innej okazji tak się wydatnie zaznaczyła w stosunku do innej kobiety, jawno grzesznicy. Umiłowała wiele, dlatego wiele się jej odpuszcza, i wskazał równocześnie na to, że odpuszczenie grzechów jest związane z wewnętrzną dyspozycją człowieka, z miłością, z nawróceniem. Te władze odpuszczania grzechów, którą Jezus w czasie swojego nauczania, działalności mesjańskiej, niejednokrotnie potwierdzał i wykonywał, po swoim zmartwychwstaniu przekazał apostołom: Weźmijcie ducha świętego którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Boska moc odpuszczania grzechów, którą Jezus posiadał, jako prawdziwy Bóg i zarazem prawdziwy człowiek. Ta Boska moc została w Kościele i dociera do każdego człowieka, który gotów jest do nawrócenia, który gotów jest umiłować wiele, bo jeżeli wiele miłuje, wiele mu się odpuszcza. A kto mało miłuje, Mało dostępuje odpuszczenia. Jest to prawda podstawowa naszej wiary, prawda, jak powiedziałem, bliska, z którą się wciąż spotykamy, ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami i wszyscy potrzebujemy odpuszczenia grzechów. I tutaj najbliżej spotykamy się z Chrystusem, który przyszedł, ażeby odpuszczać grzechy każdemu, kto gotów jest otworzyć serce na to Boże miłosierdzie. Błogosławieństwo i pozdrowienie dla wszystkich uczestników tego spotkania, także dla wszystkich Waszych bliskich w Ojczyźnie. Sicur sì, in cielo e in terra, padre il nostro quotidiano, da novissogie, e divita novice de vita nostra, si sì, cu nostri victim, devi tori nostri, e ne lo si induca in tentazione.